Utrzymuje, że w Auschwitz, to on zorganizował związek organizacji wojskowej. Podobno pisał meldunki, raporty, nadal jednak z jego ust nie padło żadne zdanie o panu Wałszwitz, premierze. Zastanawiam się, zastanawiam się, jak to możliwe, żeście się z Pileckim Serafińskim minęli. Obaj będą zaangażowani w obozowy ruch oporu. No, chyba, że Pilecki wszystko konfabuluje. Auschwitz był duży.